Dzień dobry. Moim gościem jest dziś Sylwester Wardęga, król YouTube'a, a my będziemy rozmawiać o ciemnej stronie YouTube'a. I na początek filmik. Słuchaj, życzę ci, żebyś zdechła, bo jesteś szmatą. I życzę ci, że jeżeli kiedyś będziesz szła po ulicy, żeby ktoś cię chwycił, jakiś psychopata, i żeby cię zgwałcił i podrażnął ci gardło, rozumiesz? Żeby cię zabił. Zarabiam więcej niż twój stary z twoją matką na sklepie, na magazynie, rozumiesz? Mogę twojego starego, twoją starą kupić i iść na bazar ruskich, nie? Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiesz? Mogę tak w***ać. Dawajcie, spamujemy, p***ać pedała. P***ać pedała, jak ja go nie lubię. To jest taki pedałek, że nie. P***ać pedała, spamujemy. P***ać pedała, nie na tego. I łapka w dół, p***ać pedała. I łapka w dół, łapka w dół. Pedała. Nie mam live'a teraz. Tak se siedzę prywatnie, wiesz? To dawaj, rozkręcamy imprezę. Dawaj, lecimy. Obróć się, muszę dupcie zobaczyć. Dupcie pokażesz, to się napalę. Stanie mi i ci pokażę. Mogą mi być cycki nawet, a jak tam chcesz. I na pewno siedzisz na prywatne? Ta. Na pewno? No. Wow! No. Ty, eleganckie. Ja! A teraz dawaj tam na dole. Dawaj jeszcze. No nie. Dawaj na dole i to będzie już w ogóle kozak. Kuj, a ona cycki gołe. Chłopie, bluzka, pyk, a tu cyce gołe. Dwa lata. To był Góral. Pato streamer. Kto to jest pato streamer? Pato streamy zaczęły nabierać na popularności już jakieś 1,5 roku temu. Są to takie streamy, w których prezentuje się i promuje patologię. Ludzie pokazują swoje życie, często jeszcze wydaje mi się, że bardziej nakręcają tą patologię, bo widzą, że to przyciąga. W sensie, jak dzieje się coś bardzo nietypowego, czyli na przykład dojdzie do jakiejś bójki, ktoś wypije dużo alkoholu, zwróci to, to ludzie robią shoty, coraz więcej osób wchodzi na taki stream. I co jest bardzo ciekawe, te pato streamy bardzo dużo zarabiają, bo nie zarabiają tylko od widzów, tylko często ludzie są bardzo zbulwersowani tym, co się tam dzieje. Na czacie jest bardzo, bardzo dużo osób i ciężko jest cokolwiek wyłapać, ale ludzie chcą, żeby na przykład, gdy obrażają na przykład tego pato streamera, żeby ich apel został jakoś zauważony, więc wysyłają na przykład donate, na przykład gocha, 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 ty menelico, 3 złote, żeby obrazić panią Małgorzatę, która jest uczestniczką takich pato streamów, ale dzięki temu rodzina pani Małgorzaty chce to dalej kontynuować, bo wie, że na tym zarabia. Z Góralem było podobnie, dużo osób go obrażało, ale to też go nakręcało, to, że jest coraz większa popularność. On nawet na sam koniec, gdy te wszystkie materiały się pojawiły, to on, ja osobiście myślałem, że nawet się trochę tego obawiałem, że po tym moim materiale on będzie sobie chciał coś zrobić, po prostu zrobi sobie tak, przemyśli to wszystko i będzie pomyśli, kurczę, jakim ja byłem człowiekiem i że no, targnie się na swoje życie, bo też tak wpisał na swoim fanpage'u. Ale jak się okazało, kompletnie nie. On powiedział, że to jest wszystko z zazdrości, że był tak bardzo popularny, że teraz inni YouTuberzy starają się, bo to nie tylko ja, jakby się sprzeciwiłem temu, co się działo na polskim YouTubie w ostatnim czasie i dalej się dzieje, bo to nie jest tylko problem Górala. Powiedział, że to właśnie robimy z zazdrości i właśnie z tej popularności. Że... Do pana protestu jeszcze wrócimy. A czy mógłby pan jeszcze raz wytłumaczyć, jak można zarabiać na tym, że się publikuje filmiki, w których obraża się kogoś, namawia do tego, żeby się obnażył, w których się przeklina, poniża ludzi? Jaki jest ten system? Bo ja nie jestem w stanie zrozumieć, gdzie tutaj można zarabiać i dlaczego komuś to się opłaca. To jest system donate'ów, czyli takich... małych kwot wysyłanych przez użytkowników, którzy tego streamera oglądają. Ale z tego właśnie, co zauważyłem, to nie są głównie donaty od fanów, tylko od właśnie hejterów, którzy chcą na przykład obrazić tego pato streamera. Akurat Góral, tak jak głównie pato streamerzy mają no, raczej trochę starszą tą widownię, tak Góral miał bardzo młode dzieciaki.
uważam, że teraz już nie ma gimnazjów, ale tak właśnie w tym wieku wczesnogimnazjalnym. I on na nie miał niesamowity wpływ. Kiedy na coś zbierano, to one chciały mu pomóc. Na przykład zbierano nowy komputer, no to one mu wysyłały, że on miał nowy komputer, żeby częściej były te streamy. Góral w ogóle wpadł na pomysł, że będzie streamował przez miesiąc i na tym się trochę tak zaczęła jego popularność. Później ktoś go pobił, więc znowu mu podskoczyła ta popularność. Później planował stream całoroczny, czyli to się wydaje abstrakcyjne, ale oni streamują nawet jak śpią i ludzie wysyłają donate, na przykład, żeby go obudzić, żeby zrobić mu takiego psikusa, że on śpi, oni wysyłają mu tam donate za 5 zł, jest to ustawione na głośniku, syntezator mowy czyta, co ten na przykład młody człowiek do niego napisze i on wstaje i się niby trochę denerwuje, że o, obudziłeś mnie, ale później kolejna osoba chce go obudzić. I jakiego rzędu to są pieniądze? Ile taki góral zarabia na poniżaniu, obrażaniu i wyzywaniu? Słyszałem, że wyciągnął 40 tysięcy złotych miesięcznie, miał jeden taki miesiąc. Jest też jeden taki kolega, nie będę przytaczał już jego niku, on nie zajmuje się takimi drastycznymi rzeczami jak góral, on po prostu sobie robi libacje alkoholowe, więc niech sobie żyje jak chce. I on też w najlepszych czasach potrafił zarobić na przykład 15 tysięcy dziennie. Więc to są no, duże pieniądze i wiadomo, że one przyciągają. I musimy też pamiętać o tym, że młode osoby, tak jak kiedyś marzyły o tym, żeby zostać piłkarzem, żeby zostać słynnym aktorem, teraz chcą być popularne. Chcą być youtuberem, chcą być popularni na Instagramie. No i oni widzą, okej, gość pije dużo alkoholu, są tak zwane dymy, bo oni nazywają to dymy, czyli tam w sensie jak się ktoś przewróci, jest jakaś awantura, bo tam często dochodzi do awantur. Dlatego to się ludzie chcą to oglądać, bo ciągle coś tam się dzieje. Tam nie wiadomo, co się wydarzy. Warto to włączyć według tych ludzi, bo nie wiadomo, co się może wydarzyć. Tam się może wydarzyć wszystko. Przychodzi policja, jest rzucanie w okno jajkami, butelkami, przeróżne rzeczy się dzieją. I taki młody człowiek sobie siedzi i widzi, no kurczę, okej, ta osoba dużo zarabia. Na przykład moja mama, młody człowiek sobie myśli, moja mama musi iść rano do pracy i zarabia 4-5 tysięcy miesięcznie, a ten chłopak sobie siedzi, pije alkohol, bawi się, tańczy i ma 15 tysięcy w dzień. Jest sławny, popularny. Ludzie robią sobie z nimi zdjęcia, bo to są celebryci. Robią sobie z nimi zdjęcia na ulicy i ta osoba zaczyna myśleć, kurczę, no ja też tak mogę. I jest coraz więcej takich streamerów, bo kiedyś nie było to na taką skalę, że ludzie zajmują się... Kiedyś, A kiedy to się zaczęło? No bo pan też jest streamerem, pan też jest youtuberem. Nie, streamerem nie. Pan jest youtuberem. Tak, jestem na platformie YouTube, ale właśnie to się robi coś takiego, że to już słowo youtuber to już jest krzywdzące, bo oni też są youtuberami. Mhm. I też, no ja nie chcę być kojarzony z nimi. Jestem niezależnym twórcą wideo. Dobra, ale dlaczego w takim razie niezależny twórca wideo, którego korzenie jednak sięgają YouTube'a i który na YouTubie pokazuje swoje filmiki i swoje happeningi, dlaczego pan zaczął z nimi walczyć? Dlaczego pan wydał wojnę góralowi? Bo chcemy, skoro YouTube nic nie robi z tą platformą, w sensie nie oczyszcza tego, bo według mnie takimi, jeżeli chłopak przy widowni 5 tysięcy, kiedy miał osób na swojej transmisji live, nakłania młodą 13-14-letnią dziewczynę, żeby coś mu tam pokazała, jakieś intymne części ciała. YouTube nic z tym nie robi, no to jest coś nie tak. Te transmisje nigdy nie miały oznaczenia 18+, czyli były dostępne dla dzieci. No my, youtuberzy, nie tylko ja, się na to po prostu nie zgadzam. Uważam, że to jest to jest przestępstwo. No nie oszukujmy się, to jest przestępstwo. Teraz wiem, że się nim zajęła policja. No i to nie zaczęło się ode mnie. To już inni youtuberzy zaczęli z tym walczyć, ale oni właśnie też nie mieli takiego dojścia, bo ja wpadłem na pomysł, że to trzeba nagłośnić tak, żeby to się przedostało do mediów mainstreamowych. I po moim materiale się udało i teraz jakby kanał Górala został zawieszony, więc mamy jeden problem z głowy, ale takich kanałów patostreamerów jest bardzo dużo w Polsce. Ale bardzo dużo, czyli ile mniej więcej? Wyrastają co chwila nowe, bo tak jak mówię, ludzie widzą, że na tym się zarabia, i widać, że czasem oni nawet grają tych patostreamerów, że pewnie normalnie, to by mogli sobie normalnie i w miarę kulturalnie żyć, ale na siłę starają się robić te tak zwane dymy, żeby
te pieniądze coraz częściej ludzie wysyłali im te donaty, i żeby coraz więcej zarobić. Pan zwraca uwagę, że YouTube nie ma właściwie takich mechanizmów kontrolnych, które by powstrzymywały. Tak, bo streamerzy są cwani. Pato streamerów, i że na przykład jak pan wyprodukował filmik opisujący działalność Górala i jemu podobnych, to ten filmik został zablokowany, tak. Natomiast filmiki pato streamerów nie. Na czym ich cwaniactwo polega? Oni transmitują live na przykład przez 3 godziny. I od razu po transmisji ludzie zgłaszają to, bo podczas tej transmisji ludzie zgłaszają to do YouTube'a, flagują ten materiał wideo, ale pato streamer jest na tyle inteligentny i cwany, że on od razu po swojej transmisji usuwa ten materiał. Więc później jak YouTube ma to sprawdzić, no to nie ma czego sprawdzać. I kanał sobie dalej istnieje. Później jest kolejna transmisja, on sobie zarobi te 10 tysięcy na transmisji, usuwa. I to nie zostaje na YouTubie. Czasem zostawiają i też YouTube ma sporo błędów w systemie, bo czasem te nagrania właśnie od patu streamerów, na przykład 3-godzinne, trafiają na kartę na czasie, która jest oglądana no, przez, uważam, dużą część osób. Gdy się wchodzi na YouTube'a, ktoś chce zobaczyć, co jest teraz trendy i widzi, że libacje alkoholowe, więc sam myśli, no, trzeba robić libacje alkoholowe, żeby być trendy. Ale jakoś udało się panu. YouTube w końcu zamknął kanał Górala. Góral dzisiaj... Zawiesił. Nie wiadomo, czy ten kanał będzie całkowicie zamknięty. Na razie jest zawieszony do wyjaśnienia sprawy. Góral się żali, że zniszczył mu pan życie, kłamiąc na jego temat, przekręcając zdania, żeby zrobić większą sensację. I zarzuca panu, że czerpie pan zysk zniszczenia mu życia. Nic się jeszcze nie wyjaśniło, a już zostałem pedofilem na całą Polskę. Jest długie mogę oświadczenie. Mogę wiedzieć, kiedy on to napisał? Dzisiaj rano chyba. A to on nie jest zamknięty. Ja myślałem, że on jest aresztowany. Wczoraj, aha. To jest jego wczorajsze oświadczenie. Ale mam do pana takie pytanie. Pan też ma na koncie różne kontrowersyjne działania. Ja pamiętam, jaka dyskusja wybuchła w Polsce po tym, jak opublikował pan na YouTubie filmik o pająku, gigantyczny pająk, który okazał się psem. No i wtedy już dyskutowaliśmy o tym, czy pan nie przekracza granicy, poza którą już się robi niebezpiecznie, bo ludzie uciekali przed tym pająkiem. Ja oglądając bałam się tego pająkiem, on się okazał psem. Czy pan nie ma takiego poczucia, że pan w pewnym sensie jest ojcem patostreamerów? Bardzo poważne oskarżenie. Pytanie. Nie, broń Boże, nie jestem ojcem patostreamerów. Pranki się wywodzą z ukrytej kamery. Powiedzmy jeszcze, co to pranki, bo znowu nie wszyscy pranki jedzą. To takie żarty, w sensie jest gdzieś ukryta kamera i się kogoś wkręca. I to, broń Boże, nie ma nic wspólnego z piciem alkoholu, z libacjami alkoholowymi, czy z nakłanianiem dwunastolatek do pokazywania intymnych części ciała. Dalsza część definicji pranka brzmi tak, że ma ten practical joke, bo to od tego pochodzi, ma postawić osobę, którą się wkręca w sytuacji przykrej, niewygodnej, takiej, która ją zawstydzi. Taka jest encyklopedyczna definicja. Ja zawsze się kierowałem inną zasadą. Ja się kierowałem taką zasadą podczas mojej działalności właśnie związanej z prankami, że na sam koniec ja mam być zadowolony, w sensie mam się śmiać i ta osoba, która była wkręcona, też ma się śmiać. Ma się przez chwilę wystraszyć, jeśli to był prank, który miał na zasadzie kogoś wystraszyć, na przykład jakieś wyskoczenie zza drzewa czy coś w tym stylu, w jakimś przebraniu, ale na koniec mieliśmy się razem śmiać i wszystko miało być elegancko, tak jak Góral powiedział do jednej dziewczyny. Dlatego, broń Boże, dla mnie to jest bardzo krzywdzące, że pani powiedziała, że jestem ojcem patostreamerów. Ja zapytałam, pan się obronił. A czy zrobił pan jakiś prank, którego pan żałuje po latach? Tak, wiadomo, były różne głupie pomysły. Wielu rzeczy człowiek żałuje. Ja kiedyś sobie wymyśliłem taką akcję, że chciałem nakłonić kobiety, żeby częściej badały sobie piersi. Tylko, że ja je pytałem wcześniej, czy ja mogę to zrobić. Materiał zmontowałem tak, że chciałem pokazać, że niby jestem trochę crazy i że jednak nie pytałem. I oczywiście wszystkie były wcześniej spytane, bo też byłem wstydliwym chłopakiem bardzo wtedy. Do tej pory jestem, żebym nigdy się nie odważył kobiety po prostu tak chwycić za biust. Ale żałuję po prostu, jak to zmontowałem i jak to przedstawiłem. W sensie nie wiedziałem, jeszcze wiadomo, no ja raczkowałem w tym biznesie i nie wiedziałem, jak przedstawić odpowiednią ideę, żeby została przyjęta pozytywnie. Więc tego filmu na pewno żałuję. A poza tym to jasne, były filmy, w których na przykład się poparzyłem. To też wiadomo, żałuję, że nie zadbałem bardziej o to, żeby było bezpiecznie na planie. Podobno zdarza się panu w czasie rozmowy wejść na stół albo zrobić coś dikiego. Nie ma pan ochoty na jakieś... Nie. To jakieś dziwne plotki. Tak. Dobrze, a co by pan powiedział króciutko jeszcze rodzicom nastolatków, które być może zaglądają na YouTube i szukają patostreamerów?
No ja nie chcę też mówić, że kontrolujcie swoje dzieci, bo to nie o to chodzi, ale no, trzeba edukować. Dla mnie, wiadomo, Góral wyrobił bardzo wiele rzeczy, ale dla mnie przykre jest to, że on starał się, się wydaje, że w ogóle Góral to trzeba, to jest spore podłoże psychologiczne. Mi się wydaje, że on był bardzo skrzywdzony w szkole, czy go prześladowali, nie mam pojęcia, bo mam wrażenie, że on chce się poczuć bardzo silny. Bo trzeba też pamiętać, że okej, próbował wyegzekować od młodych dziewczynek, żeby mu pokazał intymne części ciała, ale on też się zajmował tym, że najeżdżał inne kanały i starał się je niszczyć. Chciał pokazać swoją moc. Na przykład tam mieliśmy urywek, że najeżdżał kanał Gracjana Rostockiego i Gracjana, który no, nikomu nie szkodzi. Ja z Gracjanem, to był mój pierwszy cross YouTube'owy, czyli pierwszy inny twórca, z którym współpracowałem. To było w 2013 roku. Gracjana szanuję, pamiętam. Musimy niestety kończyć. Nie, to trzeba to powiedzieć. A powiedziałby pan rodzicom, kontrolujcie jednak swoje dzieci, dowiedzcie się, co to są patostreamerzy, porozmawiajcie z nimi o tym bardzo krótko. Trzeba po prostu edukować, że no nie tędy droga. Mamy fajną alternatywę, mamy teraz youtubera Zwariowany Marcin. Chłopak jest młody, chłopak jest uprzejmy i też odniósł sukces na polskim YouTubie. Polecamy w takim razie tych wszystkich, którzy są na YouTubie uprzejmi, sympatyczni, nie przeklinają, nie poniżają. Dziękuję już za program. Wszystkie odcinki na VOD.pl i oczywiście polecam najnowsze wydanie. Na pewno szybko numer się Newsweeka. I nie ma co moim gościem był Sylwester Bardenga. Czasu w realizację takich projektów. Więc jeżeli ktoś teraz myśli sobie, że o, zrobię patostream, będę...